Przed nami walka o pasy Mistrza Świata Federacji WKA i WPKL. Jeszcze raz, Wendel Rosze, Holandia, przywitajmy go prawiami! Wielkie brawa dla Wendla! Prosimy o obsługę medyczną tutaj na ring. Pana Marka Piotrowskiego przede wszystkim. Czekamy oczywiście pana Wiesława Fazgana, pana Leszka Pelca z firmy Konstwol. Jednogłośnie decyzją przez RSF Franki Pawła Flesz jest mistrzem świata! Hej! Góra, cieszcie się, bo to... Tutaj pod tapami stało się marzenie Frankiego. Pięknie pokazał swoją walkę. Ja zapraszam jeszcze pana Artura Czarneckiego, przedstawiciela Rady Miasta Nowy Sącz. Pana Stanisława Majszaka, prezesa Federacji Wielma. F-Bachter, F-Bachter, F-Bachter.
Chodź, zróbmy, chodź. Dla nas trudne, zrozumiałe poczucie humoru, jeżeli chodzi o Holendrów. Oni są mi. Brawa! Brawa, drodzy Państwo, wielkie brawa! Edel Roche, Holandia. No i słodki pocałunek od kobiety życia. Jesteśmy z Tobą. Szanujemy Twoją decyzję jak najbardziej. W tej karierze najpiękniejsze, na pamiątkę doznań, emocji, przeżyć sportowych dla wszystkich. Jesteśmy z Tobą. Kochani, zaśpiewajmy Frankowi na końcu hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc, szablą odbierzemy. Niech żyje nam! Pan Leszek Felc wręcza właśnie drugi pas. Prosimy teraz pana Stanisława Majchrzaka, szef Federacji EMA Polska. I chciałbym wam powiedzieć, że dostanie też Franciszek potwierdzenie wygranej walki. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, żeście przyszli. I myślę, że zobaczyliście super walki, że się wam podobało. Przede wszystkim przyszliście tu po to, żeby pomóc razem ze mną chorym dzieciom. To jest cel właśnie. Dzięki, Michałku, gdzie jesteś? Za to, że mi zaśpiewałeś, a zaraz zaśpiewasz dla chorych dzieci jeszcze to, co mi obiecałeś. Dla Ciebie zawsze. Dzięki. Dla Ciebie zawsze. To od wszystkich kolegów rajdowców, skoczków, wszystkiego najlepszego, kochani. Dziękuję. Dziękuję Ci. Było to moje marzenie, że dziś jesteś tu ze mną. Że przyjechałeś tak daleką drogę. Pomysł narodził się już rok temu, jak była gala pod Wielką Krokwią i tam właśnie wszyscy zawodnicy, znajomi, bo tam miała być moja ostatnia walka i wszyscy mnie prosili, żebym jeszcze przyszedł, wrócił do górali, żebym jeszcze zawalczył. No i obiecałem im i powiedziałem, że stoczę jeszcze jedną walkę, że zorganizuję taką imprezę. Zorganizuję imprezę, galę kickboxingu, gdzie sam na niej zawalczę, a przede wszystkim dla chorych dzieci przy okazji. Szczytny cel. Tak, przede wszystkim szczytny cel. To jest mój cel, właśnie pomagać chorym dzieciom. Tutaj z Podhala, bo jest ich wielu. My jako sportowcy z wielkimi sercami, bo mało jest takich ludzi, a przede wszystkim ci urzędnicy, którzy w ogóle za to się nie biorą, no my chcemy pomóc właśnie. Ciągłem wielu wspaniałych zawodników, wspaniałych gości przyjechał, mamy między innymi finalistę z Japonii w K1, Errol Zimmerman, mamy najlepszego sędziego Holendra, Joe Paubede. Mamy Marka Piotrowskiego, jak widać, wielkiego człowieka, wielką legendę. Ma dojechać Mariusz Wach, są olimpijczycy z Soczi. Także
to się dopiero, show się dopiero zaczyna. A jak ostatnia walka? To jest dla mnie bardzo ciężkie pytanie. I tego pytania zawsze więcej się boję jak mojej walki. Bałem się, bo nadszedł ten dzień dzisiaj, no gdzie niestety no, będzie ostatnia moja walka i powiem to oficjalnie po gali, po mojej walce. No jest mi ciężko, ale co zrobię? Koniec.